Hej, z wszystkim z tej strony Retuch, witam was bardzo serdecznie ponownie w Borderlands. No i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy odcinek, kontynuujmy naszą przygodę. To już niewiele zostało, przynajmniej tego głównego wątku. I tak, pomyślałem, że DLC będę nagrywał na oddzielną serię. Promontoria jakiś. Edian Promontory. Aha, czyli po prostu ta broń to jest... ta broń kosmitów to jest właśnie ich broń. Stworzona przez nich. Ale długa mapa. Chyba spróbuję sobie przez nich przejść. Kurde, żyćko było. Dobra. Inaczej to trzeba zrobić. Póki jeszcze są ci właśnie z tego Atlasa, bo nie będę razem ze sobą walczyć. Dobra. Trzeba znaleźć jakiś kolejny właśnie checkpoint. Bo to się naprawdę zaczyna ostatnia zdawać bez trzymanki. Już niewiele zostało do przejścia. No dobra, skrzynki są nieważne. Kurde, biją mnie tutaj cały czas. No widzicie, tarcze mają bardzo dobrą. Więc może szokowa broń by była dobra. Mamy jakąś szokową broń? Takiej broni nie mam. Szybciej! Szybciej! Jej, krypta! You have failed to listen to Commandant Steele. I've warned you time and again, yet you persist on ignoring my orders. The contents of the vault. Wajdź twoje kudy rozkazy! Co? Ja ci dam belong to me. I don't belong to nikogo. Sergeant, get your team ready to go inside.
Jej! No może ja jej nie zabiłem, no ale... Fajnie jest wiedzieć, gdzie jest zabita. Co to bydle? O nie. O kurde, ile to ma życia? Wow. Dobra, wystawmy sobie to działko. Gdzie są krytyki? Tutaj. Oj, matki mu wyrosły. Ej, co jest? No pięknie. No co, jak ja mam teraz to rozwalić? Nie ma tu żadnej amunicji. Na całe życie to gówno. A fika? A. Dobra, pójdźmy sobie do Firestone. Zakupmy sobie amunicję i wróćmy tutaj. Jeżeli się tak da. No, jak będę miał całą amunicję, no to wtedy będzie... Dobrze. Kurde, poduszka głupia. Dawno tutaj nie byłem. Oh yeah, świetna broń. Chyba teraz jeszcze się przenieśmy tam, gdzie są te właśnie najlepsze apteczki. Co chyba było tutaj? No kupuję sobie strasznie dużo tego, myślę. Uj, to pewnie jest niebieska teraz. Tylko bo będzie tutaj. Bierzemy ile się da. Ile tego mogę? O, już. No, to się nazywa zaopatrzenie. Okej, okay, The Vault.
No to wtedy ciśniemy bydlaczka. Boś ma prawie połowę życia. Otwórz buźkę. Gini, pomieszczę szatana. Dobra, 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 ciśniemy go, ciśniemy. Maski wyciągnę znowu. Nie! Czemu nie mogę używać? Dobra, mogę iść. Jest! Załatwiliśmy bossa. Prawdę mówiąc, jest on dosyć rozczarowujący. Ponieważ wszystko to trzeba było robić, po prostu unikać ataków i... No myśleliśmy po prostu nawalać ile wlezie. Czyli klasyczna to jest taka gąbka na obrażenia. Ciekawe, to oraz satelity to oglądała. No, naprawdę ta planeta jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ciałowa taka dosyć. Co jest? Ninja Assassin, co jest? Tak, moi kochani, to jest koniec gry. Myślałem, że będzie jeszcze coś z tym laptopem. Nie wiem, może to będzie po prostu w DLC. No jak już mówiłem, w DLC sobie ogramy na inny moment. Po prostu zrobię inną serię z tego. Osobną. Ojej, świetna muzyka gra. Z intra. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tych praw autorskich. Nawet na szedlince użyłem tylko tam cząstkę tej muzyki. Zobaczmy co tu jeszcze mamy. Kolejny poziom. I co, mamy do Tanis dać ten klucz. I ona nam da kasę. Jakbyśmy potrzebowali więcej kasy, nie?
Gdzie mam ją spotkać? Lost Commons. Gdzie jest ten Lost Commons? A, tutaj to jest, dobra. Tak więc pójdźmy sobie jeszcze do Tanis. Skuter! Skuter Braber. O, pięknie. No to się nieźle rozczaruje. Ponieważ ja nie będę dla niego już robił żadnych robót. Bo one już nie są na mój poziom. Aha, zespawnował się potwór na mojej drodze od razu. No to trzeba być mózgiem. XXI poziom. Co to dla mnie teraz? Nie opłacać ich, rozwalać. I tak cię nie lubię. Naprawdę 200 tysięcy tylko. To ja przez cały ten czas zdobyłem kudę więcej. Więcej kasy niż to, co zarobiłem z tego klucza. To czy to się tak opłacało? A który to poziom? 25. Tak jak się spodziewałem. Chyba że sobie te raki rozwalę. Taka mała zemsta. No. I tak ma być. Tak więc co, moi drodzy? To jest koniec tego odcinka. I koniec tej serii. Przynajmniej z tej głównej fabuły. Kiedy wrócę do tej gry, żeby zrobić DLC? Jeszcze nie wiem. Teraz trzeba sobie jakąś odmianę zrobić, nie wiem. Jakąś inną grę nagrać. Ale mam nadzieję, że się wam to podobało, ta seria cała. Chociaż nie miała zbyt dużej oglądalności. No ale są jakieś tam lajki, wiadomo. Więc komuś się to podobało. No to co, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco z materiałami. Wbijajcie na grupę Krakacznicy Petucha, jeżeli jesteście tutaj nowi, żeby dostawać powiadomienia. Link jest w opisie oczywiście. Jak zwykle, no chyba, że zapomnę. No, jak zapomnę i sobie przypomnę o tym, no to sobie mogę ten link potem stawić. To i co, bez zbędnego już przedłużenia. Podaję się z wami, więc... kurde. Do słyszenia i na razie, no. Trochę mi się tutaj teraz zaplątał język i tutaj... Na razie.